Siemano, witam w kolejnym odcinku z serii Hity Polskiego Internetu. W pierwszej linijce opisu macie linka do playlisty z wszystkimi odcinkami z tej serii. Tymczasem Popek. Popek, a właściwie Paweł Ryszard Mikołajów, to urodzony w roku 78 polski raper, wokalista, muzyk, aktor, celebryta, tancerz, biznesmen, samozwańczy król wszystkich Albańczyków, a także zawodnik MMA i członek zespołu Firma i Gang Albanii. Ale może coś więcej? Jak to się stało, że ten wytatuowany do dziś potwór stał się rozpoznawalny na taką skalę? Ileż dróg musiał przejść i z iloma demonami się zmierzyć, by dziś móc cieszyć się z tego, co za życia zbudował? Paweł w roku 2001 został członkiem krakowskiego zespołu Firma, założonego rok wcześniej przez Tatka oraz Kaliego. Sam wówczas prowadził tryb życia nad wyraz prymitywny, w żargonie lekarskim nazywany patologiczny. Walenie starych bab wdziesione na ulicy czy nagrywanie słabych rapsów to był wówczas chleb powszedni dla naszego rozwijającego się wciąż Popensiusza. W 2002 na świat przyszedł pierwszy teledysk promujący płytę z dedykacją dla ulicy. W moim życiu wiele niezgodności, 7 lat pozbawiony wolności, dlaczego nawijam złości? I kiedy dziś patrzę na ten klip, lekko brechtam się pod nosem, widząc Popka, który coś tam próbuje rapować w tramwaju, a obok niego dziesiątki NPC-tów patrzących na niego jak na kretyna. Bo tak w ogóle, czemu spośród tysięcy miejsc w Krakowie wybrali akurat do kręcenia teledysku tramwaj pełen ludzi? To jest, wiecie, może gdyby kręcili wówczas teledysk do piosenki Disco Polo o dźwięcznym tytule Tramwaj pełen przeciętnych ludzi, to może miałoby to ręce i nogi, ale nie. Pełen powagi, średnio jeszcze napompowany Pompek wbił sobie do tramwaju na chama, jak miewam bez biletu, i zaczął nawijać do gościa za kamerę o swoim gangsterskim życiu. W pewnym momencie powiedział bardzo, bardzo ważne dla każdego z nas przesłanie, i tutaj cytuję: żeby to zrozumieć, musisz na ulicy się wychować. Zrozumieć, musisz na ulicy się wychować. Musisz na ulicy się wychować. Wychować. Po czym minął uroczą panią Tereskę, ekspedientkę sklepu z warzywami. Ciekawe, czy patrzący na niego ze zdziwieniem pan Wiesław zdawał sobie sprawę z tego, że stanął niemalże łeb w łeb z jednym z przeciwników walk na gołe klaty, Mariusza Pudzianowskiego. Tego samego Mariusza, który w latach, w których Popek latał sobie na golasach po tramwajach, zdobywał kolejny tytuł mistrza świata Strongman. Ale o tym potem. Paweł w tej samej piosence nawinął o swoim pobycie w zakładzie karnym, w którym spędził 7 lat. 7 lat pozbawiony wolności. Jak sam twierdzi, jest tam chujowo, a pasztetowa, którą dają czwarty dzień z rzędu, straciła dawno termin przydatności. Cały wizerunek Popka w tamtych, jak i następnych latach był mocno ukierunkowany na styl uliczny, który na początku lat 2000 miał największe prawo bytu. Przez ładnych parę lat wydał wraz z chłopakami mnóstwo płyt i teledysków, a sam będąc w gimbazie nie znałem osoby, która nie słyszałaby o prawilnym zespole Firma JP na 100%. Reprezentuję krat, reprezentuję JP, reprezentuję firmę, reprezentuję JP. Popek przez swój tryb życia ponownie został skazany na karę pozbawienia wolności, chyba za jakąś kradzież z włamaniem czy coś. W każdym razie miał dość pasztetowej po terminie i ukrył się za wymiarem sprawiedliwości gdzieś za granicą. Polski wymiar sprawiedliwości nie mógł namierzyć ukrywającego się Popka, pomimo iż cały świat wiedział, że przybywa w Londynie, skąd nawet nagrywał klipy. Teraz chciałbym się przenieść do roku 2012, właściwie do najbardziej kluczowego momentu w karierze Popka, gdzie wciąż nie mogący pojawić się w Polsce postanowił przejść zabieg tatuowania gałek ocznych. Całość materiału pojawiła się na kanale wytwórni Wagwan Production i prócz zapowiedzi jego nowej płyty jest także krótką zajaweczką z życia Popka. Mogliśmy na nim ujrzeć praktycznie gotowego już monstera, którego kojarzymy do dziś. I tutaj ciekawostka. Popek tym razem przejechał się nie tramwajem, a metrem, w pełni ubrany, raczej nie mający w intencji straszenia NPC-tów. Moment wstrzykiwania tego czegoś do oka niestety nie mogę wam pokazać, bo wygląda to dość drastycznie, ale była to dosłownie kwestia paru sekund. Nawet Popek był zdziwiony, że tak szybko to trwało. The colors all in? Yeah. Yeah. Yeah, what did you think I was doing? I was thinking maybe the tunnel first. No, at the same time as I put the ink in. You put the color already? Yeah. Are you joking? No, it's not. Can I stand up for a second? Yes, please. Nim cały pigment zaprzyjaźni się od wewnątrz, wpierw musi przejść pierwszą fazę zaprzyjaźnienia się z gałkami ocznymi. Dlatego oczy Popka na początku wyglądały trochę jakby dostał bombę na rej, aniżeli oczy diabła. I tutaj w pewnym momencie znowu mamy Popka w tym nieszczęsnym publicznym środku komunikacji miejskiej i tutaj, nie wiem, Popek dosłownie przez chwilkę patrzył się w głąb, jakby miał w myśli wymordowanie całej ludzkości wraz z tym gościem obok niego, który niepewnym wzrokiem spogląda w dół. Następnego dnia jego oczy wyglądały już tak, jak w założeniu miało to wyglądać, choć przez następne parę dni zdarzało mu się płakać na zielono. Tydzień później na kanale pojawił się film, w którym Popek w tym samym studiu tego samego gościa wykonuje zabieg skaryfikacji twarzy. I tutaj znowu nie mogę wam pokazać tego zabiegu, ale wszystko jest wciąż dostępne na YouTube. A, i co ważnego zapomniałem wspomnieć, to, że parę miesięcy przed tymi wydarzeniami Popek postanowił powiesić się na hakach. Całe nagranie jest making offem do teledysku Paint Be My Guest i mimo wszystko ten nowy monsterowy wizerunek Popka nie spodobał się polskiej publiczności.
postaci. Popek coraz bardziej kojarzony był bardziej jako ten wariat, co pocił sobie ryj, aniżeli jako raper, co wydał setki piosenek. W międzyczasie pojawił się w jakimś amerykańskim programie, gdzie komentują różne cuda na patyku. Trafiło tym razem na Popka i jego wyczyn z tatuowaniem gałek ocznych. Podobno już podczas emisji programu widziało go miliony osób, już nie mówiąc o odsłonach po. Popek zaczął być rozpoznawany na ulicach Londynu i nawet stare baby, co grzebią w śmietnikach, robiło sobie z nim fotki. Całość jego płyty o nazwie Monster, jak na moje, okazała się totalnym rozpierdolem, ale czemu aż tak, to pozwólcie, iż rozłożę wam to na części pierwsze. Jak dobrze wiemy, wcześniejsza stylowa Popka była na zasadzie smrodu z dupy i gangsterki z lat 90. Tak w przypadku projektu Monster mogliśmy być świadkami fajnej transformacji względem muzycznym właśnie. Do płyty dograło się wielu zajebistych artystów z Wielkiej Brytanii. Porci, Chronic czy nawet sam Wiley to tylko mała garstka spośród ludzi, którzy nie tylko dograli się do płyty, ale brali również udział w całym przedsięwzięciu. Pewnie dlatego też w finalnym efekcie dostaliśmy znacznie później wszystkie kawałki z płyty na kanale. Nawet teledysk, którym wieszał się na hakach, został dodany rok później. I to nie tak, że twierdzę, że Popek umie rapować czy coś. Po prostu całość projektu, jak i sama stylowa, jak i styl bycia Popka sprawiły, że wszystko to prezentowało się w fajnym amerykańskim stylu. I tak to sobie Popek żył na emigracji w tym Londynie i nagrywał na kanale Wagwan Production. Wagwan Production miał być świeżą wytwórnią muzyczną założoną przez Ruslanda, takiego ziomeczka Pawła z UK, który przez ładne 2-3 lata nie opuszczał go nawet o krok. Miał swoje własne studio, kontakty z dziesiątkami artystów z Wielkiej Brytanii, wykładał pieniądze na realizację teledysków, utworów, które no trzeba przyznać, Popek w swoim epizodzie nagrał setki. Bo to nie tak, że Popek wypuścił płytkę Monster i tyle było ze współpracy. Pod szyldem Wagwan Production przez następne lata zostały wydane różne rzeczy z różnymi ludźmi. Z takich ciekawszych postaci Popek wypuścił numer z legendą amerykańskiej sceny rapowej The Game'em, który no średnio mi siadł. Oraz Stitchesem. Mnóstwo spontanicznych utworów z polskimi podziemnymi artystami. To jest nasza sesja, 72 godziny, słuchasz teraz. I jeszcze więcej teledysków z ziomeczkami z UK. Ilość pracy, jaką włożyło Wagwan w wypromowanie Popka za miedzą, była imponująca. 1 lipca 2014 roku wydano klip do utworu Dirty Diana, inspirowanym piosenką Michaela Jacksona o tym samym tytule. Kawałek momentalnie rozniósł się po Polsce i można powiedzieć, że to chyba pierwsza taka wiralowa piosenka na kanale Wagwan. Gdzieś tam po tym wszystkim Popuś odbił od projektu Wagwan, a wszystkie jego następne wyczyny publikowane były na jego osobistym kanale Król Albanii TV. I teraz tak, nie wiem czemu Popuś nagle odbił od Ruslanda i postanowił robić wszystko solo. Może uznał, że nie potrzebuje go do współpracy, może poszło sianko. Właściwie nigdy nie pojawiała się w sieci informacja, o co tam poszło, ale osobiście uważam, że ta jego przygoda z Ruslandem była najciekawsza i daję sobie rękę uciąć, że o złych stronach Londynu to od Popka moglibyśmy się sporo dowiedzieć. Wracając, pierwszym z takich wiralowych utworów na jego kanale osobistym była ballada o modelkach gównojadach. Pojechały modelki do arabskich krajów, na jachcie u szejka, najadły się kału. O Popku zaczęło się robić coraz to głośniej już jako o muzyku, niż o tym gościu, co pociął sobie mordę. Właściwie potwierdza się też teza, że Popek nie potrzebował dziesiątek artystów na płycie, skoro sam robi największy szum wokół siebie. Zaraz później w kolaboracji z Robertem M i Boriksonem utworzyli zespół muzyczny o dźwięcznym tytule Gang Albań. Wszystko odbyło się niemalże od razu, a panowie zrobili milionową karierę. Jakby tego było mało, nagrywki odbywały się w garażu Popka, który właściwie jest kolejnym z kulminacyjnych momentów w jego karierze. Projekt Gang Albań okazał się największym w Polsce wiralem, a sam Popek mówił, że za płytę, którą nagrał w 2 dni, zarobił 1,3 miliona. Ich najpopularniejszymi utworami są Albański Raj, Klub Go Go, i teraz wiecie, jak można dalej spieniężyć coś, co hula na całą Polskę? Jak sprawić, żeby twarz Popusia zarabiała jeszcze więcej i więcej? Ano mając swój boysband muzyczny, wypadałoby grać koncerty po wioskach, ale przypominam, Popek mieszkał gdzieś na przedmieściach Londynu, a sprowadzenie go do Polski ryzykowało zamknięciem go w więzieniu. Co wymyślili nasi trzej Albańczycy? Panowie uznali, że podczas koncertu na żywo Popuś będzie nadawał do nich przez Skype'a. W ten oto sposób panowie zagrali całą trasę koncertową Gangu Albanii. W międzyczasie Popek wrzucał na swój osobisty kanał jakieś luźniejsze, bekowe nagrywki. Najpopularniejszą z nich jest pakistańskie disco. Kawałek do dziś ma 70 milionów odsłon, co ponownie pokazuje, że jedyne, czego Popek potrzebowałby zrobić szum wokół siebie, to wyłącznie on sam. Chapaty, please don't break my heart. Piękny Arabie z wysoką.
W ogóle to, co się wówczas odwalało na jego kanale, to były jakieś początki patostreamów w Polsce. Poważnie. Kłótnie ze swoją żonką. Dzwoniłem teraz do soboty, mówiłem sobie ten wywiad i zaproponowałem mu wspólną płytę. Wspólną. Chyba przeginasz pałę, kurwa. Paszka, nie przeginam pałę, nie jestem nic, piję sobie tylko wina i nagrywam, pracuję cały czas. To może troszeczkę się ogarnij do jest znowu dzień, zaraz znowu będziesz spał, znowu będę sama. Nie będzie sama. Chlanie wody przy nagrywkach i setki osób nieznanego pochodzenia kręcących się wokół śmierdzącego garażu Popka sprawiły, że Popuś nie raz zalewał się w trupa, by następne dwa dni spać i kolejne dwa dni pracować w swoim domowym studio. Się w k***e pracuję w Alkaszka, dobra, dobra, to nie możesz pracować, ale jest rana. Ale śpię w dzień, jak mam się na siłę położyć, w nocy spałaś? No nie, właśnie śpisz w nocy i w dzień pracujesz. Alkaszka, spałem cały dzień, jak mam się położyć w nocy? Idź spać zaraz znowu cały dzień, ja se spędzę z chłopakami. Chwilę później wydali drugą płytę Gangu Albanii, która nie cieszyła się aż tak dużym powodzeniem co pierwsza. Właściwie to był to odgrzewany kotlet. Panowie postanowili więc sprowadzić Popka do Polski. I teraz tak, albo pod stołem poszła ciężka mamona dla poszkodowanego sprzed lat, albo jakaś potężna ugoda z Andrzejem Dudą, bo Polskę obeszła informacja o rzekomym powrocie Popka do Polski. I nie była to plotka. Z bólem serca opuścił swój legendarny garaż i wrócił na stare śmieci. Już po dotarciu na lotnisko ludzie zaczęli rozpoznawać Popka i robić sobie z nim zdjęcia. I wiecie, jeżeli jesteście bardzo popularni, ale koniec końców wyglądacie jak przeciętny człowiek, to normalnym jest, że w razie W jesteście w stanie wtopić się w tłum. Problem zaczyna się pojawiać w momencie, gdy ważycie 120 kg, macie zielone oczy, a całe wasze ciało jest pokryte tatuażami. Trochę taka cięższa misja. Ciekawostką również jest, że Popek ma wytatuowane wielkie, gigantyczne oczy na dupie i nie robię sobie teraz żartów, ale tego również wam nie mogę pokazać, poza tym też nie chcę wam tego pokazywać. Popuść Gangiem Albanii i swoimi wygłupami w sieci zdobył serca Polaków. Natychmiastowo wraz z Boriksonem rozpoczęli trasę koncertową, na którą momentalnie wyprzedali wszystkie bilety. Gdzieś tam doszło do sprzeczki między nim a Robertem M. i finalnie Gang Albanii 3 nie ujrzał światła dziennego. Od dawna również mówiło się o jego debiucie w sportach walki. Trafił więc pod skrzydła federacji KSW, w której stoczył swój pierwszy pojedynek z Mariuszem Pudzianowskim. Ja bardzo chcę cię tu zobaczyć! Co nie dodałem, Popek w Londynie stoczył dwa pojedynki dla jakiejś małej bieda federacji. Pierwszy pojedynek wygrał, drugi zaś przegrał, co nie spodobało się polskiej publiczności. Na trybunach zaczęły się awantury, a Popek przez ten incydent dostał oficjalny zakaz udziału w dalszych pojedynkach. Do pojedynku z Mariuszem Pudzianowskim przygotował go Marcin Różalski. Pomimo setek wylanych łez i kilogramów wciągniętych marsjanków, Popuśkę przegrał z Pudzianem w pierwszej rundzie. Sam Marcin Różalski stwierdził, że Popek był jakiś nieobecny podczas całego przedsięwzięcia. Jednym z kolejnych albumów, który odbił się szeroko echem, był jego solowy projekt z producentem muzycznym Mateo. Teledysk do jego utworu Wodospady nabił do dziś 70 milionów odsłon. Kolejnym z pojedynków, jakie stoczył dla KSW, była batalia z Robertem Burnejką na Stadionie Narodowym. Pokazał Robciowi, że jego miejsce jest na silownia i stwierdził, że on to dzisiaj jest zawodnikiem MMA i możecie mu postać jajka. Następnie przegrał z Tomaszem Oświęcińskim i Erko Junem. Te dwa starcia okazały się decydującymi w federacji. Paweł odszedł sam i pozostały już po nim tylko wspomnienia. Ogólnie epizod Popka trwa do dnia dzisiejszego. Jak balował po bioskach, tak dalej, baluje. Jak obijał mordy w oktagonie, tak dalej, to robi. Znaczy, no dobra, no tutaj trochę popłynąłem. Ogólnie o jego teraźniejszych przedsięwzięciach opowiem wam za następne 5 lat, gdy wyrośnie nam kolejne pokolenie, które nie kojarzy naszej gwiazdy wieczoru.